Sezon zimowy w górach to okres szczególny. Dotyczy to także karkonoszy. Ich piękno o tej porze roku przyciąga dziesiątki tysięcy turystów i jak co roku Grupa Karkonoska GOPR oraz Karkonoski Park Narodowy apelują o właściwe przygotowanie się do górskich wędrówek. Ubieramy się w standardzik, na tak zwaną cebulkę, prawda, żeby pierwsze części oddychające, później ocieplające, przeciwwiatrowe, także no, tak zwana cebulka. Dobre obuwie, plecak z sobą, w plecaku rzeczy, które są no, niezbędne na poruszanie w warunkach górskich. W momencie, kiedy będzie śnieg, kiedy będzie trochę lodu, warto, że tak powiem, w tym plecaczku mieć oczywiście apteczka, oczywiście jakąś zapasową odzież, rękawiczki zapasowe, czapkę zapasową, termos, w termosie coś do picia, ciepłego oczywiście, coś do jedzenia, no dobrze mieć kawałek czekolady. Do ekwipunku należy dołączyć także kijki, gogle, a także tak zwane raczki, które ułatwią nam wędrowanie szczególnie po oblodzonych szlakach. W swoich telefonach warto mieć także zainstalowaną bezpłatną aplikację Ratunek oraz zapisane numery alarmowe 601 100 300 i 985. Jednak najważniejszą rzeczą, jaką musimy zrobić przed wyjściem w góry, to sprawdzenie, jakie panują warunki pogodowe oraz odpowiednie zaplanowanie naszej wycieczki. W tym zakresie pomoc znajdziemy na stronie internetowej grupy karkonoskiej GOPR lub wykonując telefon do dyżurnego ratownika. Informacje znajdziemy także na stronach internetowych Karkonoskiego Parku Narodowego. Na naszej stronie internetowej i na Facebooku informujemy o jakby sytuacji bieżącej, jaka jest w górach i szczególnie na naszej stronie w zakładce poświęconej turystyce jest informacja o wszelkich zamknięciach szlaków, bo miejmy świadomość tego, że czasami zdarza nam się zamknąć coś nagle. Obecnie zamknięty w Karkonoskim Parku Narodowym jest tylko jeden szlak, szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki. Został zamknięty ze względu demontażu mostka, który co roku demontujemy na kaskadach Łomniczki. Pozostałe szlaki jak na razie wszystkie są dostępne. W momencie, kiedy pojawi się zagrożenie lawinowe, czy pokrywa śnieżna wzrośnie i w porozumieniu z GOPR-em zamkniemy te tradycyjne nasze szlaki, czyli przebiegające przez śnieżne koty, przez kocioł Małego Stawu i szlak żółty na śnieżne kotły ze schroniska pod Łapskim Szczytem. Przypominamy turystom, by nie zbaczali z wytyczonych szlaków i nie szukali dodatkowych atrakcji i przygód dla własnego bezpieczeństwa, jak również dla spokoju zwierząt i przyrody występującej na terenie parku.